Siemanko, więc witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już szósty dzień daily. Z góry dzięki za to, że mamy już prawie 400 subskrypcji. Już od ponad 5 dni, już dzisiaj jest szósty dzień nagrywania dla was codziennie filmów. Mi się wydaje, że to daily może potrwać jeszcze kilka tygodni i oby potrwało jak najdłużej. Możliwe, że do 1 marca to daily będzie trwać. Także z góry dzięki za wszystkie wyświetlenia. W ostatnim tygodniu zdobyłem ponad 2000 wyświetleń na wszystkich filmach, które wrzuciłem w tych dwóch ostatnich tygodniach, także dzięki z góry za te zasięgi. I ogólnie, gdy to nagrywam, brakuje jeszcze zaledwie 7 subskrypcji do 400 subów, także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to w tym momencie. Subskrypcja jest darmowa, a w każdej chwili możesz z niej zrezygnować i odsubskrybować mój kanał. Oczywiście mnie to bardzo motywuje i ja nie zarabiam na tym żadnych pieniędzy, więc no nie wiem, ty nic mi nie dajesz, dajesz mi tylko motywację. Także w dzisiejszym odcinku po miniaturce i tytule pewnie przyszedłeś tu, aby dowiedzieć się, jakie są według mnie najlepsze top 10 programów do pracy przy nagrywaniu filmów na YouTube. Niektóre z tych programów, które dzisiaj wymienię, to są programy, z których aktualnie, teraz, gdy to nagrywam, korzystam i już pewnie większość z was się domyśla, jakie programy, a więc co? Ja zapraszam was do oglądania, no i elo. Na miejscu szóstym oczywiście ląduje OBS Studio, z którego aktualnie teraz korzystam. Jest to naprawdę kozak program do przechwytywania swojego ekranu. Co mogę powiedzieć o tym programie? Jest to najpopularniejszy program na świecie do nagrywania filmów, właśnie jeśli chodzi o przechwytywanie ekranu. W samym programie mamy naprawdę wiele możliwości. Aktualnie tym programem nagrywam. Możemy przechwytywać swoją kamerkę, możemy przechwytywać ekran, jakąś grę, możemy przechwytywać, nie wiem, okno, przeglądarkę, wejścia dźwięku, naprawdę wiele rzeczy, kolor, obraz i wiele innych rzeczy. Jeśli chodzi o takie najlepsze rzeczy, z których ja nie korzystam, ale wiem, że ktoś z tego naprawdę korzysta, to jest to, że w ustawieniach możecie ustawić sobie naprawdę wiele skrótów klawiszowych, dzięki których łatwo możecie robić cięcia, nagrywać film i nie musicie za każdym razem wchodzić, nie wiem, robić cięcia, rozpocznij nagrywanie, rozpocznij stream. Możecie na nim oczywiście streamować, możecie robić co tylko zechcecie. Jeżeli nagrywacie streama, możecie, nie wiem, wyłączyć kompletnie widoczność ekranu, włączyć jeszcze raz i macie dalej ekran. Możecie przechwytywać kamerę, możecie przechwytywać daną grę, dane okno, więc jeżeli chcecie, aby na waszym live albo na waszym odcinku był przechwytywany tylko i wyłącznie przeglądarka, to możecie w każdym momencie to dodać. A jeżeli chcecie tak chwilowo wyłączyć ekran na live, bo logujecie się do jakiejś strony, klikacie sobie to pyk i włączacie ekran i nikt nic nie widzi, więc to jest mega spoko. Musicie dodawać na ekran napisy. Zobaczcie, ja sobie mogę teraz w każdej chwili dodać pyk. Mogę dodać obraz, kolor, scena. Możecie robić różne sceny. Tutaj akurat mam scenę poranniki, bo tak. Jeżeli robicie jakiś film, to jeżeli macie naprawdę bardzo dużo czasu, ja aktualnie ten film nagrywam na spontanie, więc nie mam jakoś dużo czasu, możecie sobie pododawać różne sceny. Na przykład scenka Bed Wars. Mamy scenę Bed Wars i aktualnie no w niej mogę przechwytywać tylko i wyłącznie ekran, więc wchodzę sobie w scenę Bed Wars. No nic tutaj się nie pokazuje, ale zobaczcie, że jeżeli ja mam to ustawione pod skrótem klawiszowym, ale zapomniałem już pod jakim. Ustawiacie sobie scenę pierwszą, drugą, trzecią, nagrywacie film i żeby nie robić cięć, za każdym razem, na przykład w tej scenie Bed Wars, klikacie sobie ustawianie, znaczy przechwytywanie ekranu gry, tutaj przechwytywanie przeglądarki, a tutaj jakiś obraz albo cokolwiek innego. Dzięki czemu, jeżeli zmieniacie sobie tę scenę, to jest taka fajna animacja, jakieś takie fajne przejście, oczywiście je możecie ustawić. Możecie sobie nawet ustawić jakieś fajne takie animacje, które można pobrać w prawym dolnym rogu, na przykład gram na jakimś serwerze Minecraft. Także jest to mega spoko. Jest masę poradników na YouTubie, także polecam sobie pooglądać. No i ogólnie program jest darmowy. Możecie sobie go pobrać na Linuxa, Maca oraz Windowsa, więc serdecznie polecam i przechodzimy do miejsca 9. Wszystkie linki do pobrania tych programów oczywiście macie w opisie, a na miejscu 9 ląduje oczywiście program Active Presenter, którego możecie pobrać sobie na Maca oraz Windowsa. Niestety na Linuxa chyba nie ma. Ale jeśli chodzi o program Active Presenter, jest on naprawdę banalnie prosty w obsłudze. Ma o wiele, wiele, wiele mniej funkcji niż OBS Studio, ale jeżeli potrzebujecie szybciutko przechwycić sobie ekran, to
No, jest to dosyć łatwe. Nie możecie robić scen, ale sam Active Presenter, tak jak również OBS Studio, oferują darmowy już montaż filmu. OBS Studio oferuje już montaż filmu w samym nagrywaniu filmu, ale jeżeli nagrywacie film w Active Presenter i skończycie go nagrywać, to w każdej chwili potem możecie już automatycznie go sobie zmontować albo przenieść do osobnego programu. Nie ma żadnego znaku wodnego, dlatego umieszczam go na tym miejscu. Korzystałem z niego ponad rok temu przez kilka miesięcy i szczerze powiedziawszy, nie było aż tak źle. Miałem trochę słaby głos, ale to była wina mojego mikrofonu. Teraz mam nowy mikrofon, więc wydaje mi się, że jest lepiej. W porównaniu do poprzednich odcinków sprzed 12-13 miesięcy, na przykład poranik, jak odebrać domenę na Ternos 1 albo druga część, to było tragicznie mnie słychać i nie było w ogóle praktycznie mnie słychać. I nie pamiętam, czy szczerze powiedziawszy wtedy nagrywałem OBS-em, czy Active Presenterem. Chyba OBS-em, ale i tak mimo to było mnie słabo słychać, bo to była wina mojego mikrofonu. Ale sam program jest naprawdę bardzo łatwy w obsłudze, no i ja go ogólnie polecam i idziemy do miejsca ósmego. A na miejscu siódmym ląduje ostatni dzisiaj na liście program do nagrywania filmów, które ja znam. Ja znam jeszcze wiele innych programów, ale na miejscu siódmym ląduje program Bandicam. Ja z niego korzystałem ponad 1,5 roku temu przez kilka miesięcy i szczerze szybko zrezygnowałem z jego obsługi, mianowicie dlatego, że nie umiałem w ogóle dodać skrótów klawiszowych i to w ogóle. Ale dlatego też za każdym razem, jak chciałem coś odpalić, to musiałem odpalać program, klikać przycisk i było wszystko to widać na filmie i potem trzeba było te momenty wycinać i się bawić montaż. Teraz mam skróty klawiszowe i za pomocą skrótu Ctrl F7, bo tak to działa u mnie na komputerze, mogę sobie szybko zrobić cięcie, Ctrl F6 zatrzymuję cięcie, Ctrl F10 sobie włączam nagrywanie, Ctrl F9 włączam nagrywanie, Ctrl F3 włączam streama, zatrzymuję streama, Ctrl F2, robi screenshota na miniaturkę, Ctrl F5 i wiele innych skrótów klawiszowych, które szybko weszły mi w nawyk. Jedynym minusem tego programu jest to, że właśnie nie ma, nie, znaczy możliwe, że są, może już dodali, ale ja nie umiałem dodać skrótów klawiszowych, nawet poradników nie było na YouTubie. Możliwe, że już teraz są, ale już trochę za późno, ponieważ mam już lepszy program i z niego już nigdy nie będę korzystał, ale jedyną wadą jest to, że mamy wielki znak wodny u góry. Kiedyś ten znak był bardzo duży, ten wodny, teraz go delikatnie chyba pomniejszyli, ale i tak jest on u góry taki, ten znak wodny dalej jest. Można kupić pełną wersję, tak samo jak OBS Studio chyba, ale tu mamy tą bezpłatną, także ja go ogólnie polecam, ale no są lepsze programy, no są naprawdę lepsze, ale no jeżeli kupicie pełną wersję, to chyba tego znaku wolnego nie będzie. I nie wiem, jak wygląda pełna wersja, jak ogólnie korzystam z innych programów, więc lecimy już do top 6. Na miejscu szóstym, odchodząc już od nagrywania, oczywiście ważny jest też oczywiście montaż. No i bez montażu niby się obędzie, ale jeśli chodzi o montaż płatnym, niestety, programem, za którego naprawdę warto zapłacić, jest program Adobe Premiere Pro. Nie polecam wszystkie programy, które na początku mają Adobe, ponieważ Adobe produkuje bardzo dużo programów takich jak Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro i z tych produktów, z tych programów korzystają najpopularniejsi twórcy, nie tylko na YouTube, ale też na innych portalach. Ja sam korzystałem z tego programu tylko miesiąc. Wykupiłem sobie abonament tylko na miesiąc, bo chciałem go przetestować i naprawdę filmy, filmy, które zmontowałem w tym programie, to między innymi trailer serwera Cheatcraft, Mega Xcore. Na moim kanale macie właśnie te dwa filmy. I są to aktualnie dwa najlepiej zmontowane filmy w historii mojego kanału. Niestety nie mogę go dalej opłacać, ponieważ no, mam inne wydatki na inne rzeczy. Prowadzę swój sklep internetowy, ale to nieważne. Możliwe, że kiedyś jeszcze go wykupię, jak sobie zbieram kasę. Teraz mam inne wydatki, także ogólnie polecam, jeżeli macie dużo hajsu, to polecam w niego zainwestować. Są inne programy, ale jest masę poradników na temat tego programu, możecie go łatwo się nauczyć. Ja obejrzałem tylko 2-3 poradniki i już kozak filmy montowałem. To wchodzi szybko w krew, że tak powiem, także ogólnie go polecam i przechodzimy już do połowy, czyli do miejsca piątego. Następnie, kurde, nie kliknąłem w to, co miałem kliknąć, w sensie chodzi mi tutaj o DaVinci Resolve.
To jest DaVinci Resolve. Nie wiem, czy to jest ten program dokładnie, ale DaVinci Resolve jest to bezpłatny już w porównaniu do Adobe Premiere Pro program do montowania filmów. Jest też wersja płatna. Jest tutaj wersja bezpłatna, jak jest też wersja płatna, więc jeżeli by Wam się spodobało, to możecie oczywiście kupić. Nie wiem, czy ta wersja jest w abonamencie, czy nie, bo ogólnie ja korzystam z bezpłatnej wersji. Korzystałem z tego programu kilka też miesięcy temu, przez jakieś 2-3 tygodnie. Zmontowałem w tym programie na przykład film o nazwie, ogólnie trailer z mojego serwera chesttrade.pl, więc możecie sobie ocenić. Ten program naprawdę robi robotę, tylko że ja z niego szybko przestałem korzystać, mianowicie dlatego, że w tym programie strasznie lagowało mi to wszystko i wiem, że to jest wina mojego komputera, bo ja też nie mam komputera jakiegoś kwantowego z NASA, że mam tutaj 800 miliardów FPS-ów, ale też właśnie mówię, że ten program w słabszych komputerach może lagować i u mnie tak tragicznie to wyglądało, że normalnie, gdybym miał normalną jakość, gdybym miał normalne FPS-y w tym programie, to ten trailer mojego serwera chesttrade.pl byłby o wiele lepszy. No ale tak jak mówię, troszeczkę słabo, jeśli chodzi o te FPS-y na mniejszych komputerach. Jeżeli macie większe komputery, w sensie większe, no lepsze, na pewno od mojego, to może Wam to będzie normalnie śmigać. Ja ogólnie mam wersję bezpłatną i to jest dosyć kozak. Program jest też masą poradników, więc nie martwcie się, jest naprawdę mega dużo poradników, jak montować w tym programie. A więc co, lecimy już do miejsca czwartego, czyli do ostatniego programu do montowania. Na miejscu czwartym ląduje program, który zazwyczaj lepiej jakby mieć na telefonie niż na komputerze. Lepiej w tym programie montować, nie wiem, między innymi edity do TikToka, Instagrama lub na jakieś rolki. Wiele osób korzysta z CapCuta robiąc edity, ale niedawno dowiedziałem się, że ten program również działa na komputerze i można go robić nawet online, w zależności jak szybki macie internet. Nie trzeba go pobierać na kompa. Ja aktualnie montuję w tym programie już ponad tydzień i jest nawet całkiem git. Także według mnie nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o ten program. Można go oczywiście korzystać z internetu, wchodząc w ich przeglądarkę, w sensie w przeglądarkę, w ich stronę, ale jeżeli macie słaby internet, to Wam będzie lagować. Lepiej pobrać program, także tak właśnie się prezentuje. I no, jest on bezpłatny, można kupić oczywiście też wersję premium, jest naprawdę też dużo poradników na YouTubie, jak właśnie robić to w CapCutie, ale tu montaż jest najbardziej szczegółowy. W Premiere Pro na początku możecie mieć jakieś problemy, bo nie wiecie, jak montować, ale w końcu się nauczycie, a tutaj ja od nikogo się nie uczyłem i sam zacząłem tutaj montować filmy, więc to jest mega proste w obsłudze i przechodzimy już do top 3 programów. Tym razem już nie będą to programy do montażu ani do nagrywania, a do robienia grafik, także zapraszam. Ten program został również wyprodukowany przez firmę Adobe, więc tak jak mówię, jest to program Adobe Photoshop. Jest to również program płatny, za którego, tak jak w Premiere Pro, trzeba płacić, ale naprawdę aktualnie na rynku nie ma lepszych programów na świecie niż Photoshop, więc jeżeli masz kasę, a chcesz dobrze ją zainwestować, to bardzo polecam ten program. Również jest setki tysięcy odcinków, poradników nawet polskich, jak właśnie robić to w Photoshopie, jak to właśnie robić grafiki. Jest on mega podobny do wielu programów, które ja zaraz Wam też pokażę. I jest naprawdę, no, na początku może sprawiać Wam problemy, bo nie będziecie umieć, ale z czasem się nauczycie i program też robi dobrą robotę, także serdecznie Wam go polecam. Ja z niego korzystałem tak jak Adobe Premiere Pro. Jeżeli kupowałem Adobe Premiere Pro, to również kupiłem jeszcze w dodatku Photoshopa. Zapłaciłem za niego za miesiąc i naprawdę kozak grafiki robiłem. Także ogólnie bardzo go Wam polecam. I lecimy do miejsca drugiego, już do dwóch programów do robienia grafik. Tutaj mam na myśli robienie miniaturek szczególnie, ale czasami na ekranie gdzieś na filmie na pewno też wyświetlicie jakieś grafika, albo jeżeli robicie jakiś trailer serwera Minecraft, no to też jakąś tam grafikę czy cokolwiek innego, to właśnie się przydaje, no bo filmy bez miniaturek to takie, no, trochę słabo, a więc przechodzimy do miejsca drugiego.
Na miejscu drugim ląduje darmowy program GIMP i nie wiem, czy jest tutaj jeszcze jakaś tam płatna wersja. Wiem, że możecie sobie zdonatować twórców. Jest to naprawdę kozacki program do robienia grafik. Ja w tym programie tylko i wyłącznie robiłem tekstur paki do Minecrafta. Niestety, naprawdę miniaturek nie umiem tworzyć. Jest program naprawdę darmowy i łatwy w obsłudze. Też jest pewnie setki tysięcy poradników, nawet polskich, jak można właśnie, właśnie tworzyć grafiki w GIMPie. Ja tworzyłem tekstur paki, jest naprawdę kozak, więc bardzo Wam go polecam. Możecie zdonatować twórców PayPalem, nawet Bitcoinem, kryptowalutami. O, widać, że już weszli w nową erę. Także ogólnie bardzo Wam go polecam i przechodzimy do, według mnie, darmowego i najlepszego programu, z którego ja korzystam do robienia graf. Jeszcze co mogę powiedzieć o tym programie? No, program jak program. Podobny do Photoshopa, może nie jest aż tak, ale też jest dosyć sprawny, także przechodzimy do miejsca pierwszego. I program, z którego korzystam już od ponad roku, program, z którym nie rozstaję się aż tak szybko. Rozstałem się z Adobe Premiere Pro, bo skończył mi się abonament, z DaVinci Resolve, bo mi lagowało. Ten program, nie trzeba go ani pobierać na komputer, ponieważ no jakby jest bardzo... oni muszą jakoś z tego zarabiać, więc wyświetlają Wam tutaj co jakiś czas reklamy, żeby sobie zarabiać na tych reklamach. Program jest bezpłatny i nie ma w ogóle możliwości ani zdonatowania, ani w ogóle zapłacenia za ten program, więc nie musicie się nawet logować. Jest oczywiście możliwość zalogowania się. Macie tutaj setki tysięcy gotowych szablonów wykonanych. Możecie opublikować swój własny. Jest naprawdę wiele szablonów. Program jest bardzo podobny do Photoshopa. Jest to tak zwany po polsku fotogroszek i ostatnio nagrałem poradnik, jak robić miniaturki, jak robić grafiki w tym programie. Link do tego filmu właśnie macie w opisie, także polecam. I w programie jest w pełni darmowy, więc jeżeli nie umiesz w nim robić grafik, to ostatnio nagrałem film 42-minutowy. Możliwe, że nagram jeszcze drugą część, bo nie powiedziałem w tamtym filmie ważnych kwestii. A w sensie ważne kwestie powiedziałem, ale takich dodatkowych kwestii, które też są ważne. Także możliwe, że wejdzie jeszcze druga i może jeszcze trzecia część. W zależności jak ten film jeszcze się wybije, jeszcze dam mu czas, żeby tam więcej wyświetleń nabił. I ogólnie to by było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to strzelcie lajka i w komentarzu napiszcie hashtag programy. A przyjmę Wam serduszko i będę wiedział, że chcecie więcej takich poradników. Także co, to by było tyle. No i elo, cześć!